Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Legnicy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Stając dziś do niepodległościowego apelu pamięci w Legnicy, przywołujemy wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskich, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego oraz generałów Józefa Halera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, legendarnych zwycięzców Bitwy Warszawskiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów operacji Burza i powstańców warszawskich. Was wołam, nieustraszeni marynarze i lotnicy, którzy w bojach, na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, którzy złożyli na ołtarzu ojczyzny największy dar – swoje życie. Wzywam żołnierzy wyklętych, niezłomnych oraz wszystkich działaczy ruchu oporu, poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców z NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Wołam działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa człowieka. Wzywam bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956 roku, studentów Marca 1968 roku, robotników Grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku oraz działaczy Solidarności. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy
którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie na welu. Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni, niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, oddania i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej potrzebie. Chwała bohaterom! Z okazji Narodowego Święta Niepodległości salwa honorowa! Szkoła, spocznij. Szkoła, baczność. Na prawo, patrz. Za chwilę kompania honorowa 1. Batalionu czołgów od naszego. Szkoła, baczność! Szkoła, spocznij! Szkoła, baczność! Poczty sztandarowe, odmaszerowe. Thank you.
Państwo, za chwilę uczniowie kadenci klas mundurowych przystąpią do uroczystego rozwijania flagi państwowej. Zapraszamy po rozwinięciu flagi państwowej wszystkich uczestników do pokazu sprzętu wojskowego, który jest prezentowany na rynku naszego miasta. Thank you.